Bluzio! Bowy! Wisła sobie stworzyła tę sytuację po naszych błędach. My też mieliśmy swoje sytuacje i wydaje mi się, że w drugiej połowie to też nie mieliśmy inicjatywy tego spotkania i więcej sytuacji do tego, aby strzelić bramkę. Szczerze mówiąc, bramki nie widziałem, bo mimo to, że stałem cały czas w siedzinie, to akurat w tym momencie chcieliśmy zrobić dwie zmiany, te, które żeśmy zrobili, po to, aby wygrać to spotkanie, bo było widać, że jesteśmy coraz bliżej strzelenia bramki. Tak się akurat nie stało, mimo tego po stracie bramki też mieliśmy sytuację do tego, aby chociaż tutaj zremisować. Przegrywamy kolejne spotkanie, które nie mieliśmy prawa przegrać, a nawet nie jesteśmy w stanie go zremisować. Ale taka jest piłka. Wydaje mi się z mojego punktu widzenia, że kibice mogą być zadowoleni z poziomu tego spotkania, bo było wiele sytuacji, interwencji bramkarzy, mimo tego, że padła tylko jedna bramka, to było to ciekawe spotkanie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czekamy na Państwa pytania. Prosimy o przedstawienie się, podawanie, z jakiej Państwo jesteście redakcji. Bardzo proszę. Kto pierwszy? Rafał Nalepka z Gryfit TV. Czy według Pana Legia zagrała dzisiaj dobry mecz? Tak. Dziękuję. Proszę. Andrzej Grzech, Rembel, Gazeta Wyborcza. Bardzo proszę. Panie Rzeczy, trochę Pana krew nie zalewała po tej sytuacji, jak Pani się wyjadł, bo zadawał je w głowie. No ale tak jak powiedziałem, byliśmy blisko zwycięstwa, mecz żeśmy przegrali. No, to strzela bramki, ten ma dużo większe szanse na to, aby odnieść zwycięstwo. Ja przed meczem obawiałem się jednej rzeczy, że gramy naszą młodzieżą w środku pola, bo gra i Daniel Łukasik, Dominik Furman, Henryk Ojama, Michał Żyro, wspierani doświadczonym tamtym jedłowcem. Wydaje mi się, że oni bez problemu udźwignęli ciężar tego spotkania. I jeśli chodzi o samą grę, to jestem zadowolony z zespołu. Nie mogę być zadowolony z wyniku, tym bardziej, że on powinien być zdecydowanie bardziej korzystny dla nas, ale niestety przegraliśmy to spotkanie. Grzegorz Bernasik, Radio Kraków, bardzo proszę. Czy był Pan przygotowany na wariant bezdrożka, czy spróbował Pan wszystkiego, wdrożeń zagra? Tak, byliśmy przygotowani na jedną i drugą ewentualność. Natomiast jeśli chodzi o sam fakt, czy Paweł będzie grał, czy nie, to przygotowanie zespołu pod to spotkanie nie zmieniłoby się, jeśli chodzi o to, czy Paweł gra, czy nie gra. To dla Wisły był większy problem, jeśli chodzi o strzelanie bramę, bo wiemy, co Paweł grał i myślę. Pan Robert Błoński, Gazeta Wyborcza. Drugi mecz z kolei, no Żyro, tak jak widać, się podaje z kontra, i na chyba zawiedzenie. Co się dzieje w tym piłkarzu? Mówisz o? O Żyrze, Michał Żyro, w kontra. Tak, słyszałem, że podobno tak było. Także w tym, że nie widziałem bramki, to nie mogę się na ten temat wypowiadać.